Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcineczek z Minecrafcika. I tak, na sam start. Muszę zabić muszę zabić mobki, bo mnie wnerwia to jak słyszę cały czas. A właśnie, na te pająki, kurde, kiedyś trzeba coś wymyślić, bo to jest tragedia, naprawdę. Bo te pająki, wiecie, one mało tego, że nam zmniejszają możliwość rozpijania się zwykłych mobków, to przy okazji wnerwiają. Ale z drugiej strony pajęczyny się przydają czasem, bo czasem. No ale mimo wszystko, dobra. Tak, dzisiaj robimy takie. Nie do końca wiem, jak to określić. Nie, nie to. Miałem znaleźć żelazo, ale ono będzie gdzieś na dole. Nie mogę iść spać? Nie mogę. Kurde, weź. No, w końcu. Okej. Muszę wziąć żelazo, bo bym chciał kraty zrobić. Wiem, że to dziwnie brzmi teraz, ale bym chciał zrobić kraty. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Nie, mam za mało żelaza. Może przy okazji jakiegoś sobie na końcu waterskilla spróbujemy. Ender perełki mam. W sumie to by się przydało kończyć pomału fabułę Minecrafta. Ta, fabuła Minecrafta. Był sobie ziutek jakiś kwadratowy, który postanowił, że będzie mistrzem świata i. No, w sensie nie mistrzem świata, ale że będzie rządził całym światem, no i rządzi. Fabuła, kurde, Minecrafta w pigułce, nie? Taktyczny skrót. Ale. Ile ja mogę zrobić krat z tego? Chyba nie tak się robiło kraty. Jak się robiło kraty? 16 z 6 sztuk żelaza. Tak? Okej. No to robimy więzienie, widzowie. W sensie, więzienie mieć mamy, ale niekompletne, więc kończymy. Właściwie to kończymy więzienie, widzowie. Co się dzieje? Ja nie kliknąłem guzika. Nie kliknąłem. O tak. I już wsiadłem do łódki. Kliknąłem jakieś sekundę później. Jeszcze mam herbatkę w kubku Darfa Vadera, więc sobie popiję. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo muszę. Jest sobota, jak wy to oglądacie, i jest sobota, jak ja to nagrywam. I po prostu muszę jeszcze zrobić kilka rzeczy dla mnie bardzo ważnych. Akurat nie związanych z YouTube'em, ale bardzo ważnych rzeczy dla mnie. Więc niestety nie mam czasu dużo, żeby wam nakręcić materiał, ale obiecuję, że postaramy się fajnie go zmontować jakoś. W sensie, ja myślę, mi się wydaje, że ja cały czas teraz fajnie montuję, ale wiecie, o co mi chodzi. Kurde, nie tu wbiegłem, poczekaj. Poczekaj. Idziemy, ta siódemeczka. Coca-Cola Light. Coca-Cola normal! Okej, tak. A wpłynę tak? Okej, ale bym bardzo chciał zabrać to. Nie mam drugiego wiaderka, oczywiście, że nie mam. Oczywiście nie mam kilofa na pasku, wiadomo. Bo po co? Kilof, co ty? Tu było, dobra. Tu w takim razie, a mam tylko 22 kamienie. Niezbyt fajnie. Ale przeżyjemy. Damy radę, luz. Na samym starcie to muszę to wypełnić kratami. Kurde, ale fajne to więzienie. A jak mnie zapytacie, po co to więzienie, skoro gram sam? Nie mam pojęcia, widzowie. Będę więził tutaj, kurde, pillagerów. Będę się. No, może nie. Takich rzeczy nie można mówić na YouTube. Będę eksperymentował z dobrocią naszych cudownych pillagerów. Tak. Wiadomo, jaką dobrocią. Was at this moment he knew. He fucked up. Fatality. Jest taki, mam śmiech takiego psychopaty, takie. Zróbmy cztery dotąd, gdzieś. Cyk, cyk. I tu by były drzwi, tu powiedzmy. Tak, okej.
I tu już mamy jedną celę. Tutaj tak samo, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak. To było przy drzwiach tam. Dobra, nice. To by była, powiedzmy, taka podwójna cela. Kurde, albo nie, tutaj nie będzie celi. Tu będzie taki... Takie biuro będzie. Biuro. Serio, już tyle krat zużyłem? Myślałem, że mi starczy na dłużej tych krat. Zróbmy tutaj dwie. Zróbmy trzy. I postawmy tutaj jedną. Przez to postawimy tak, postawimy tak, postawimy tak. No i kurde, no i to jest więzienie. Panie, nie chciałbyś tutaj mieszkać? Nie znam osoby, która by chciała mieszkać w więzieniu. Co prawda, ale to nieistotny szczegół. Ale spokojnie, to jest tylko szczegół. To jest tylko szczegół, widzowie, luz. W sensie, jest jedna osoba, która prawdopodobnie w więzieniu zamieszka. Ale nie wiem, czy można się śmiać z takich rzeczy, więc może nie będę po prostu... nie będę mówił. Jedynie, no, tak. No ale... You know. I am cebulak, but you know. Nie wiem, widzę, bo jakoś dobrze się bawię montując. Jeszcze może wam powiem. W sumie jesteście, no może nie jak rodzina, ale jesteście dla mnie jak tacy dobrzy znajomi, których nie widziałem na oczy, ale mi pomagacie, więc dziękuję serduszko dla was. Ale to wam powiem. Miniaturki planuję robić, takie fajne, wiecie, jak kurde robią, takie wow, amazing. Masz z tyłu jakieś tło, które w ogóle w Minecrafcie nie istnieje. Nie ten przycisk. Okej, za daleko. Masz tła jakieś, które w ogóle w Minecrafcie nie istnieją jako grze, ale one są customowe. Customowe. No jest w ogóle wow, amazing, ale... Ciężkie. Inaczej, nie uwierzylibyście mi, jak ciężko... Czekaj, ja próbuję znaleźć żelazo, na pewno gdzieś tu jest. Jak ciężko jest zrobić taką miniaturkę. I ja wam powiem szczerze, ja mam z tym problem, nie? Bo ja generalnie w żadnych Photoshopach, Photopeach i tak dalej, tego typu programach, nigdy nie pracowałem na czymś takim. Ja tego się muszę nauczyć, żeby robić te miniaturki. No przecież ja tak żelaza nie znajdę, no. Ja się muszę tego nauczyć po prostu, a... Widzowie, wiecie, to też tak, że... Mamy jakichś youtuberów topowych, nie będę z ksywek wymieniał, ale mamy jakichś youtuberów. Oni mają montażystę. Oni... Mają gościa, co zrobi im miniaturkę. Oni mają gościa, który sprawdzi, czy cały film jest super. Znalazłem żelazo, no i nice. Jedyne, co oni muszą zrobić, to nagrać film. No, nawet mają... Kurde, tych kameramenów. Więc jedyne co taki człowiek musi zrobić, to nagrać film. Bo całą resztę jakby zrobi za niego, można powiedzieć, sztab ten cały, nie? Całą resztę sztab ten taki odwali. No, sztab, wiecie o co chodzi. No, całą resztę po prostu ktoś inny za taką osobę odwali. I ja będę szczery. Niektórzy youtuberzy mówią, że YouTube to jest ciężka praca i każdy się z tego śmieje. Ja też nieraz się śmieję, jak jest jakiś youtuber, powiedzmy, który ma ekipę jakąś, na przykład. I mówi, kurde, to jest ciężka praca, co ja robię. Bo musi przyjść na 20 minut, zrobić zbiorowanie, żeby nagrać filmik i resztę ma gdzieś. Po prostu resztę mu zrobią inni i za to dostanie pieniądze. Ale wiadomo, nie każdy, ale ja wiecie po prostu, o co mi chodzi, widzowie, nie? I sęk w tym, że tacy ludzie nie mają ciężkiej pracy z YouTube'a. Może inaczej, może wymyślić odcinek, zakładając, że w ogóle oni zajmują się wymyśleniem odcinka. Bo to też różnie bywa. Ale ogólnie to tacy ludzie... Nie wiem, nie mogę powiedzieć uczciwie, że to co robią to jest ciężka praca. Ja na przykład też nie do końca mogę tak powiedzieć, ale wiecie widzowie, ja mam o tyle ciężej w stosunku do tych wszystkich ludzi. Ja to parę lat już robię, nie? Niby. Ja mam jakieś tam doświadczenie, ale ja to robię sam. Sam wymyślam odcinek, wiadomo, to
Te moje odcinki to też nie jest duża filozofia, bo ja nagrywam niestety na razie gameplaye tylko i wyłącznie. Po prostu gram w gierkę. Powiem szczerze, chciałbym robić tak jak robią różni nawet Minecraftowcy, czyli powiedzmy masz jakiś serwer, nie wiem, teraz wyszedł nowa edycja tego. Nie pamiętam jak to się nazywa, kurde. Ale powiedzmy, masz jakiś serwer i taki youtuber wymyśla pomysł na odcinek, powiedzmy w 100 dni stać się, kurde, guru tego serwera. W jakiś sposób ma do tego dojść i po prostu cały odcinek na tym opiera. Spadaj, Bogusiu. Boguś, spierniczaj. Cały odcinek na tym opiera. I ja nie mówię, że to jest lenistwo, to jest super pomysł ogólnie. Ja bym, szczerze powiem, ja bym chciał nagrywać odcinki w taki sposób. Ale ja mimo wszystko nagrywam sam, nie? Ja muszę wymyślić, co mam robić w takim odcinku. Już idę po najmniejszej linii oporu, którą ja muszę robić. Muszę wymyślić, w jaki sposób będzie przebiegał odcinek. Może nie w jaki sposób będzie przebiegał odcinek, bo no jak już mówiłem, ja nagrywam zwykły gameplay, ale co będę robić na tym odcinku, żeby to było w miarę ciekawe do oglądania, od biedy. No to co teraz robię na pewno nie jest ciekawe, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Kurde. Żeby wymyślić, co będę robić w odcinku, sam to muszę po tym wszystkim zmontować. Sam muszę wymyślić miniaturkę. Muszę to wrzucić. To nie jest łatwo i ja wiem, że te moje odcinki nie są zbyt skomplikowane, ale teraz przykładam się o wiele bardziej i myślę, że wy to też zauważyliście, przynajmniej mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że to docenicie jakąś łapeczką w górę. Ale wiecie o co chodzi. Ja nie wiem w sumie po co mi tyle krat. Mogę zrobić drzwi. Ale ja teraz załóżmy po najmniejszej linii oporu na odcinek, żeby zrobić odcinek taki po prostu, żeby był dla was w miarę okej. Okay. To mi to schodzi około, powiedzmy, tych 2 godzin. Miniaturki tej takiej mówię, tych fajnych miniaturek z jakichś Photoshopów i tak dalej w ogóle nie liczę, bo na razie jeszcze tego nie robię. I to nie jest tak łatwo, widzowie. Ja też mam dopiero 14 lat, w sensie jeszcze nie, ale niedługo. To jest tak, ja mam szkołę. Co nie? Ja ogólnie nie wiem, czy mogę określić siebie sportowcem, ale ja ogólnie angażuję się w sport, może tak. Sport jest dla mnie ważnym elementem życia codziennego. Bez sportu nie wyobrażam sobie zbytnio życia. I jakby trenuję, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Czekaj, jak się robiło dźwignię? Dźwignię, jak się robiło dźwignię? Tak, okej. Okay. Czyli muszę zrobić, poczekaj, patyki. A, tak. Sorry, mój błąd. Ale po prostu ja robię trochę rzeczy, nie? I to nie do końca jest tak, że ja mam czas na wszystko. Niestety, bo wiecie, załóżmy wstaję codziennie 5 rano. Nie. Idę do szkoły od 7 do powiedzmy tej 13. 14 jestem w domu. Muszę zrobić trening. Muszę nagrać odcinek dla was, zmontować. To wszystko jest 17. Mimo wszystko szkoły nie mogę zawalać. Nieważne dlaczego, nie mogę po prostu. To też trzeba się chwilę chociaż pouczyć i to tak znajdź czas wolny chociażby w tym wszystkim, nie? Tylko ja nie zamierzam się nad sobą użalać, ale tylko żebyście zrozumieli, że to mi wszystko nie jest łatwo. I dalej nie uważam, że mogę w swoim przypadku, powiedzmy, nazwać YouTube'a ciężką pracą. Bo mimo wszystko YouTube to jest tylko nagranie odcinka, robienie rzeczy kreatywnych, a ciężką pracą to by było, taką ciężką pracą, to mogłoby być, nie wiem, na budowie pracowanie, czy coś w tym guście. Ale sami rozumiecie, dobrze, że kurde kurczaki są upośledzone i nie potrafią chodzić po drabinkach. Na serio wypadł jeden kurczak? Ja pierdykam, 12 jajek, jeden kurczak. W ogóle, kurde, mystery boxy, wypadł mi jeden kurczak. Więc w sumie tyle to chciałem powiedzieć i watch time cały stracony i brak subików i wyświetleń. I cyk!
O Jezus Maria. Dobra, widzowie. Ja wam dziękuję za obecność. Czekajcie, muszę jeszcze zrobić miniatureczkę. No niestety te miniaturki aktualnie są jakie są. Poczekaj. Poradnik youtubera po raz 58, widzowie. Robimy tak. Robimy tak. Na creative'a nie będę wchodził, bo bym musiał robić więzienie, a mi się tak nie chce. To dużo czasu zejdzie. Patrzcie, widzowie. Powiedzmy, okopaliśmy tak, żeby było widoczne, nie? Okej, okay, okej. Okay. Czekaj, to jest brzydkie, nieestetyczne. Do tego wszystkiego to i to też. No. I mamy coś takiego, nie? Teraz się obracamy. Albo jeszcze lepiej możemy... Poczekajcie. Mam pomysł. Okej. Okay. Tak. Poczekaj. Tak, teraz. Kurde, narzeka ten pająk, mnie to wnerwia. Teraz tak. Do tego wszystkiego jeszcze wyłożymy kobla, że niby jest jakaś dróżka. Mimo, że kija, prawda, żadnej dróżki nie ma. Patrzcie, tu ona się kończy. Clickbait, widzowie, no ale co mogę poradzić? Takie życie youtubera. Cyk. I teraz tak, żeby nie było widać tamtej dziury. Ale dobra, to w sumie mogę zamurować tamtą dziurę. A jednak nie mogę, ale mogę kratę postawić tam w tej dziurze i powiedzmy tak, nie będzie tego widać, widzowie, patrzcie. Stajemy tak. Stajemy tak. O, w ten deseń. Ale co, widzowie, ja wam dziękuję za obecność, mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia już w poniedziałek na hardkorze. I w ogóle jeszcze raz przepraszam za to, że nie macie tamtego odcinka, no ale co poradzę. No nic, ja wam dziękuję za obecność, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się i do jutra. Do jutra, kurde, już nie myślę. Do poniedziałku. Hej!